Informacji o silnym wietrze w województwie pomorskim, którą przekazało Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z oddziałem w Gdyni, sprawdziły się. Silny wiatr, który dochodzi w porywach nawet do 100 km na godzinę, przyczynił się do uszkodzenia rogatki na przejeździe kolejowym w mostach. Na miejsce zdarzenia został wysłany patrol policyjny. Otrzymaliśmy zgłoszenie od kierowców, że jedna z rogatek w mostach na ulicy Kwiatowej została uszkodzona. Jak się okazało, silny powiew wiatru złamały jedno z ramion szlabanu. W związku z tym natychmiast na miejsce pojechał patrol ruchu drogowego. Jednocześnie poinformowaliśmy PKP. PKP zmniejszyło prędkość jadących tam pociągów do minimum, czyli przejeżdżające tereny pociągi nie powinny jeździć więcej niż 20-30 km na godzinę, co do czego też się stosują. Funkcjonariusze policji nadzorowali bezpieczeństwo ruchu drogowego do momentu naprawienia wszelkich uszkodzeń. Na obecną chwilę szlaban jest już w pełni sprawny.